jest z nami Tomasz Buczek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna. No to prosimy o informację, jakie nastroje w sztabie. Nastroje bardzo dobre. Utrzymaliśmy wynik, przynajmniej na razie tak to wygląda po tych wynikach tutaj sondażowych. Utrzymaliśmy wyniki z poprzednich wyborów, czyli nie jest źle. Zarówno w prezydenckich wyborach, jak i w parlamentarnych nasz wynik oscylował właśnie wokół takiego wyniku, jaki otrzymaliśmy. My liczymy, że do północy, do rana może ten wynik jeszcze się nieco poprawić. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało. No z takich tutaj założeń trzeba powiedzieć, czy z obserwacji może bardziej, z obserwacji może trzeba powiedzieć, że nasza kampania była o wiele bardziej skromna finansowo od naszych kandydatów. Ja podejrzewam, że z tymi, którzy najwięcej wydali, to jest pewnie jesteśmy 10 razy ze skromniejszym budżetem, 10 razy mniejszy budżet mieliśmy niż pozostali kandydaci. Co pewnie też przełożyło się na wynik. Opieraliśmy się bardzo dużo na pracy wolontariuszy. Nie mieliśmy praktycznie takich billboardów wielkopowierzchniowych, które mieli nasi konkurenci. Być może również tutaj po promocyjnych cenach wiemy, że wpłat na konta naszych konkurentów, którzy tutaj mieli na stronach publikowali, mieli obowiązek publikować wpłaty. Wiemy, że wpłaty były również od deweloperów na ich konta. No my nie mieliśmy aż tak dużego wsparcia finansowego, ale mimo to jesteśmy zadowoleni z wyniku. Wiemy, że wybory samorządowe też mają swoją specyfikę tutaj. Troszkę to się inaczej kształtuje wszystko i innymi argumentami, innymi pobudkami kierują się wyborcy. Ja spytam też z kolei, czy zwycięstwo Konrada Fiołka już w pierwszej turze najprawdopodobniej, bo ta przewaga jest większa niż błąd statystyczny nad progiem 50%, to jest zaskoczenie, czy raczej się Rzeszów tego spodziewał? To znaczy, ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że tutaj nikt się nie spodziewał, że to będzie w pierwszej turze. Zobaczymy, czy te wyniki, że pan Konrad Fiołek wygra w pierwszej turze. Zobaczymy, czy te wyniki się potwierdzą. Jeżeli się potwierdzą, to ja państwu muszę tutaj powiedzieć, że no, pan prezydent Ferenc wygrywał 60-kilkoma procentami swoje wybory tam na przestrzeni ostatnich lat, z tego co pamiętam. Więc być może po prostu tutaj na to, na co liczył pan Marcin Warchoł, czyli przejęcie elektoratu Tadeusza Ferenca się nie udało i większość tego elektoratu zostało. Taki żelaz zostało po stronie pana Konrada Fiołka, który był z panem Tadeuszem Ferencem w jednym klubie od blisko 20 lat. Trzeba przypomnieć również, że tutaj wynik pani Ewy Leniart oscyluje około 25%. W poprzednich wyborach w 2015 roku pan poseł Buczak, wtedy kandydujący jako Prawo i Sprawiedliwość, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to był 28%, jeśli dobrze pamiętam. Co by się tutaj w takich przepływach nam potwierdzało, że te 3% elektoratu PiS-owskiego ma pan Marcin Warchoł po swojej stronie, reszta to jest elektorat pana Tadeusza Ferenca przejęty, więc jego jest tam pewnie na jakieś 6,5-7% maksymalnie. I to by pasowało wtedy, ten elektorat przejęty przez pana Marcina Warchoła, sumując z tym, co ma Konrad Fiołek, układa się w te 60-kilka procent pana Tadeusza Ferenca. Więc tak to wygląda, z takiej pobieżnej analizy i na ten moment, tak, na podstawie tego badania. No tak, 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 to prawda, natomiast mamy taką sytuację też, że no, to jest chyba dla całego PiS-u, dla całej Zjednoczonej Prawicy jest to taka prestiżowa bardzo porażka. Dla pana Marcina Warchoła też, ale że pani wojewoda Leniart nie była w stanie nawiązać walki nawet na drugą turę, mimo że wszyscy na to liczyli, chyba wszyscy. Nie. Rzeszów był świadomy, że tutaj, tak jak wam powiedziałem, jak państwu powiedziałem, Rzeszów, elektorat, twardy elektorat pisowski w mieście Rzeszowie to jest 20-kilka procent. Więc dla mnie to nie było żadnym zaskoczeniem. Czy to jest jakiś taki prognostyk,
ten wynik. Czy to jest jakiś prognostyk dla polityki ogólnopolskiej? I jeśli chodzi o mainstream, jeśli chodzi o Konfederację, że powiedzmy może się dokonać jakaś taka zmiana, która no zmiecie dobrą zmianę, jakkolwiek by to nie był pleonazm, no ale tak może to wyglądać. I tak zresztą Konrad Fiołk w swoich pierwszych komentarzach po ogłoszeniu wyników to mówił, że zaraz tutaj fala zmiecie i prawda, będzie powrót obrony, będzie fala na całą Polskę obrony praworządności, chyba tak to mówił, nie pamiętam dokładnie już. Jak po pierwsze musimy poczekać na to i sprawdzić, jaka była frekwencja, bo to też może nam dać dużo do myślenia. To nam też powie pewnie nieco więcej o wyniku, które elektoraty się bardzo zmobilizowały, które mniej, być może tutaj w kontrze do czy tam w kontrze do tego, żeby nie było drugiej tury, tak? Ten elektorat pana Marcina został bardzo mocno zmobilizowany. No i również to, o czym mówisz, o co zapytujesz, czyli kwestia tego wyniku w kontekście ogólnokrajowych wyborów i tutaj połączenia pana Szymona Hołowni i totalnej opozycji i lewicy w jeden wspólny blok razem z PSL-em, czy się powiecie? Nie wiem. Wybory samorządowe są wyborami specyficznymi. Musimy o tym pamiętać, że ten wynik Tadeusza Ferenca tutaj też ma jakieś znaczenie z poprzednich lat. Tej analizie ja bym sobie życzył, żeby cała totalna opozycja razem z panem Hołownią poszli w wspólnym bloku. Ja myślę, że dla Konfederacji byłoby to dobre rozwiązanie. Jeszcze tylko jedno pytanie od widza z czatu. Czy to prawda, że respondenci Exit Poll pomijali Grzegorza Brauna w pytaniach w tym Tak, mieliśmy taki sygnał, ja go nie weryfikowałem, ale taki sygnał faktycznie tutaj ktoś nam dostarczał, że w przypadku pytania o drugą turę, na pewno w przypadku pytania o drugą turę nie było wymienianego tam nazwiska pana posła Grzegorza Brauna. Nie wiem jak w przypadku pierwszej tury, jak w przypadku tutaj tych dzisiejszych wyborów. Bo tego sygnału ja nie odebrałem, ale w przypadku tego zapytania o drugą turę, to tam faktycznie podobno nie było naszego kandydata. Taki był sygnał tutaj gdzieś wygłoszony. Okej, no dziękuję za tą relację, powiedzmy, z centrum wydarzeń dzisiejszego. Telefonicznie był z nami Tomasz Buczek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, czołem. Czołem. No i cóż, proszę.